Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 193 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomóżmy się słowami Psalmu 119, wersety od 49 do 56. Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję. W moim ucisku jest dla mnie pociechą, że Twoja mowa obdarza mnie życiem. Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają, a ja nie odstępuję od Twojego prawa. Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne, Panie, doznaję pociechy. Gniew mnie ogarnia z powodu występnych, co porzucają Twe prawo. Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywać twe prawo. Oto, co do mnie należy: zachowywać twe postanowienia. Trzeci rozdział pierwszej księgi machabejskiej opisuje bohaterskie działania Judy Machabeusza, który po śmierci ojca Matatiasza, staje na czele powstania, odnosząc spektakularne zwycięstwa nad armią Seleucydów. Zanuszmy się w tę porywającą opowieść o strategicznej genialności i niezłomnej wierze, które prowadzą do odrodzenia narodu izraelskiego. Potem w jego miejsce nastał jego syn Juda, zwany Machabeuszem, a wspierali go wszyscy jego bracia i wszyscy, którzy przystali do jego ojca. Z radością prowadzili wojnę w obronie Izraela. On rozprzestrzenił chwałę swego ludu. Przywdział bowiem na siebie pancerz jak olbrzym, przypasał wojenny oręż i rozpoczął wojnę, osłaniając wojsko swym mieczem. W czynach swoich był podobny do lwa, był niby lwiątko ryczące w stronę zdobyczy. Ścigał bezbożnych i tropił ich, a na pastwę płomieni wydał tych, którzy niepokoili jego naród. Bezbożnych strach przed nim poraził i drżeli wszyscy, którzy bezbożnie postępowali, a dzięki niemu powiodło się dzieło wybawienia. Wielu królów rozgniewał na siebie, ale Jakuba rozradował swoimi czynami, i aż na wieki błogosławiona pozostanie jego pamięć. Przeszedł przez miasta ziemi Judy i wygubił z niej ludzi bezbożnych, a gniew Boży od Izraela odwrócił, aż na krańcach ziemi było znane jego imię i tych zgromadził, którzy mieli zginąć. Apoloniusz zebrał pogan i liczne wojsko z Samarii, żeby walczyć przeciwko Izraelowi. Juda dowiedział się o tym, wyszedł mu naprzeciw, pobił go i zabił. Padło wielu zabitych, a reszta pouciekała. Oni zaś zabrali łupy na nich zdobyte, a Juda wziął sobie mecz Apoloniusza i walczył nim przez całe swoje życie. Seron, dowódca wojsk syryjskich, dowiedział się o tym, że Juda zebrał przy sobie ludzi i zgromadził prawowiernych, aby wyjść na wojnę. Powiedział więc Uczynię głośnym swoje imię i wsławię się w królestwie. Będę walczył przeciwko Judzie i przeciwko tym, którzy wraz z nim lekceważą słowo króla. Tak więc wyruszył on, a z pomocą mu ruszyło także silne wojsko bezbożnych, aby na synach Izraela wykonać zemstę. Gdy zbliżył się do stupy wzniesienia, na którym leży Bethhoron, wtedy Juda z bardzo małym oddziałem wyszedł mu naprzeciw. Gdy zobaczyli wojsko, które szło naprzeciw nim, powiedzieli do Judy: Nas jest tak mało, jakże będziemy mogli walczyć z tym tak wielkim, potężnym mnóstwem? A przecież my dzisiaj nic jeszcze nie jedliśmy i z sił opadliśmy. Juda odparł: Bardzo łatwo wielu można pokonać rękami małej liczby. Bo niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby. Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczebności wojska. Prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z nieba. Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia po to, aby wytracić nas razem z żonami naszymi i dziećmi, i aby nas obrabować. My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. On sam ich zetrze przed naszym obliczem. Wy zaś się ich nie obawiajcie. Gdy skończył przemówienie, nagle uderzył na tamtych, także seron i jego wojsko zostali przez nich pobici. Ścigali ich do zejścia z Bethoron aż do równiny. Spośród tamtych padło blisko ośmiuset ludzi, a pozostali uciekli do ziemi Filistynów. Wtedy zaczęto się bać Judy i jego braci, a strach przed nimi padł na okoliczne narody. Wieść o nim doszła aż do króla. A narody opowiadały o walkach Judy. Antioch, dowiedziawszy się o tych wydarzeniach, zawrzał gniewem, rozesłał rozkazy i zgromadził wszystkie siły swego królestwa, armię bardzo wielką. Potem otworzył swój skarbiec i na rok naprzód wydał żołd żołnierzom. Polecił także, żeby byli gotowi na wszystko. Wtedy jednak zauważył, że w skarbcach brak pieniędzy. Rozruchy bowiem i utrapienia, jakie sprowadził na te okolice, gdzie kazał znieść obyczaje obowiązujące od najdawniejszych lat, sprawiły, że podatki były małe. Obawiał się więc, że jak nieraz się to już zdarzało, nie będzie miał pieniędzy na wydatki i na podarunki, które poprzednio rozdawał hojną ręką. Był bowiem bardziej rozrzutny niż inni królowie, jego poprzednicy. W tych wielkich swoich kłopotach postanowił, że uda się do Persji. Zbierze podatki z tamtejszych krain i zgromadzi wiele pieniędzy. Jako wielkorządce królewskiego od rzeki Eufrat, aż po granicę Egiptu zostawił Lizjasza, człowieka poważanego, pochodzącego z królewskiego rodu, i polecił mu, żeby aż do jego powrotu wychowywał jego syna Antiocha. Pozostawił mu także połowę swych wojsk razem ze słoniami i dał mu wskazówki co do wszystkich swoich zamiarów i co do mieszkańców Judei i Jerozolimy, żeby mianowicie wysłał przeciwko nim wojsko, staru i zniósł całkowicie siły izraelskie i to, co pozostało z Jerozolimy, żeby wymazał nawet pamięć o nich na tym miejscu, żeby obcych ludzi osiedlił na ich obszarach, a ziemię losem porozdzielał. Wtedy król zabrał drugą połowę swych wojsk. W roku 147 wyruszył z królewskiej swej stolicy Antiochii. Przeprawił się przez rzekę Eufrat i przeszedł przez górne krainy. Lizjasz wybrał Ptolemeusza, syna Dorymenesa oraz Nikanora i Gorgiasza, ludzi walecznych z pomiędzy królewskich przyjaciół i posłał z nimi 40 tysięcy pieszych i siedem tysięcy konnicy, żeby poszli do ziemi judzkiej i spustoszyli ją zgodnie z królewskim rozkazem. Wyruszyli oni z całym swym wojskiem. Przybyli w pobliże Emaus i rozłożyli się obozem na równinie. Gdy kupcy z tamtejszej okolicy dowiedzieli się o tym, wzięli bardzo dużo srebra i złota oraz pęta na nogi i przybyli do obozu, aby Izraelitów wziąć sobie za niewolników. Dołączyły do nich także oddziały z Syrii i z ziemi filistyńskiej. Juda razem z braćmi zobaczył, że miara nieszczęść się dopełniła, a wojska obozują już na ich ziemi. Dowiedzieli się też o rozkazach, które król wydał, żeby naród zniszczyć zupełnie. Jeden więc do drugiego mówił: Przeciwstawmy się zniszczeniu naszego narodu, walczmy w obronie naszego narodu i świętości. Zgromadzili się więc wszyscy, by gotowymi być do walki, a także by się modlić i prosić o łaskę i zmiłowanie. Jeruzalem było wyludnione jak jakaś pustynia. Spośród jego dzieci nikt do niego nie wchodził ani nie wychodził. Świątynię deptano. W zamku synowie cudzoziemców, a miasto gospodą dla pogan. Od Jakuba odeszła radość, nie słychać już fletu ani harfy. Zgromadzili się i udali się do Mispa, naprzeciw Jerozolimy, ponieważ niegdyś Mispa była dla Izraela miejscem modlitwy. Tego dnia pościli, włożyli na siebie wory, Głowy posypali popiołem i porozdzierali swoje szaty. Potem rozwinęli księgę prawa w tym samym celu, w jakim poganie wypytują posągi swych bóstw. Potem przynieśli kapłańskie szaty, pierwociny plonów i dziesięciny. Przywołali także nazirejczyków, którzy dopełnili już dni ślubów, i wołali do nieba słowami: Co mamy czynić z tymi? Gdzie ich zaprowadzić? Świątynia twoja została podeptana i znieważona. A kapłani twoi w żałobie i poniżeniu. A oto jeszcze poganie zebrali się przeciwko nam, aby nas zniszczyć całkowicie. Ty wiesz, jakie oni mają wobec nas zamiary. Jak będziemy mogli ostać się przed nimi, jeżeli ty nas nie wspomożesz? Wtedy zaczęli grać na trąbach i podnieśli ogromny krzyk. Potem juda ustanowił dowódców nad ludem: tysiączników, setników, pięćdziesiątników i dziesiętników. Powiedział też, żeby zgodnie z prawem wrócili do domu ci, którzy budowali dom, ożenili się właśnie, założyli winnice lub byli bojaźliwi. Wtedy wojsko wyruszyło w drogę i na południe od Emaus rozłożyło się obozem. Juda zaś powiedział: Przepaszcie się i bądźcie waleczni. Jutro rano bądźcie gotowi walczyć z tymi poganami, którzy zeszli się przeciwko nam, żeby całkowicie zniszczyć nas i naszą świątynię. Lepiej nam przecież zginąć w bitwie, niż patrzeć na niedolę naszego narodu i świątyni. Jakakolwiek zaś będzie wola w niebie, tak uczyni. W szóstym rozdziale listu do Efezjan święty Paweł daje praktyczne wskazówki dotyczące relacji między dziećmi a rodzicami oraz sługami i panami, podkreślając posłuszeństwo, szacunek i sprawiedliwość w każdym z tych związków jako służbę dla Pana apostoł kończy list zachęcając wierzących do przywdziania pełnej zbroi Bożej aby mogli stawiać opór atakom szatana podkreślając znaczenie prawdy sprawiedliwości gotowości do głoszenia ewangelii pokoju wiary zbawienia i słowa Bożego jako miecza Ducha Świętego Paweł wzywa do wytrwałej modlitwy za wszystkich świętych, oraz za Niego samego, aby mógł z odwagą głosić Ewangelię, niezależnie od okoliczności. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czci Ojca Twego i Matkę jest to pierwsze przykazanie z obietnicą aby Ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi. A Wy, Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan. Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią, w prostocie serca, bądźcie posłuszni waszym doczesnym Panom jak Chrystusowi, nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom, świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana, czy to niewolnik, czy wolny. A wy, Panowie, tak samo wobec nich postępujcie. Zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby». Na koniec bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblógłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień. Żebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem. Żebyście zaś wiedzieli i wy o moich sprawach, co robię, wszystko wam oznajmi Tychik, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego wysłałem do Was po to, byście wy poznali nasze sprawy, a On pokrzepił Wasze serca. Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.